W imieniu organizatorów serdecznie i gorąco witam Państwa na prezentacji tradycji pożegnania Starego Roku przez brodaczy ze Słowatycz. W sposób szczególny witam Panią Europoseł Parlamentu Europejskiego, Panią Beatę Mazurek. Witam radnego powiatu bielskiego, Pana Łukasza Jaszczuka. Serdecznie witam gospodarza naszej gminy, Pana Arkadiusza Misztala, wójta gminy Słowatycz. Witam głównych aktorów dzisiejszego wydarzenia. Witamy brodaczy ze Słowatycz. Właśnie oni wezmą udział w dzisiejszym konkursie w wyborach brodacza roku 2021. Drodzy Państwo, rok 2021 jest czasem szczególnym i wyjątkowym. Od dnia 1 grudnia 2021 roku brodacze ze Słowatycz. Zwyczaj pożegnania Starego Roku stał się materialnym dziedzictwem narodowym. Na dowód wpisu odczytam decyzję ministra kultury i dziedzictwa narodowego. Wicepremier Rady Ministrów, minister kultury i sztuki i dziedzictwa narodowego, profesor dr habilitowany Piotr Gliński. Szanowni Państwo, uprzejmie informuję, że decyzją z dnia 1 grudnia 2021 roku element brodaczy ze Słowatycz, zwyczaj pożegnania Starego Roku, został wpisany na Krajową Listę Niematerialnego Dziedzictwa Kulturowego. Serdecznie gratuluję wnioskodawcom, którzy podejmują wysiłek zachowania pięknej i wyjątkowej tradycji dla przyszłych pokoleń. Mam nadzieję, że wpis przyczyni się do promocji niematerialnego dziedzictwa kulturowego oraz zwiększenia świadomości ogółu społeczeństwa wagi tradycji i przekazu międzypokoleniowego. Z wyrazami szacunku, Piotr Gliński. Witam wszystkich brodaczy. Brawa dla brodaczy. Cieszę się, że mimo pandemii, mimo pewnego, można powiedzieć, stanu ograniczonego tutaj do nas dotarcia, jednak udało się to wielu, wielu osobom. To jest bardzo piękne, że kultywujemy tą tradycję. Jak to pan Bolesław przed chwilą raczył był przeczytać, zostaliśmy wpisani na listę niematerialnego dziedzictwa polskiej kultury, co jest naprawdę wielkim, wielkim osiągnięciem, ponieważ to nam daje otwarte drzwi do tego, żeby w przyszłości wpisać się na listę niematerialnego dziedzictwa kulturowego światowego. I myślę, że w tym kierunku będziemy szli, żeby tak właśnie na tej liście się znaleźć i żeby być znani na całym świecie. Cicho jesteśmy! Za cicho!
pierwsze miejsce i brodaczem roku 2021 został brodacz oznaczony numerem 5.